pluszaki, rozrabiaki. Nie wszystko złoto, co się świeci. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. A to co? To nie są zabawki z pluszakowa. Kochani, potrzebuję waszej pomocy. Jacyś mali klienci zostawili w sklepie swoje zabawki. Zaopiekujcie się nimi, dopóki ktoś się po nie nie zgłosi. Jasne, babciu. Możesz na nas liczyć. Zaopiekujemy się nimi. Doskonale. W takim razie wracam do swoich zajęć. Gdzie my jesteśmy? Znowu nas gdzieś zostawili. To już trzeci raz w tym tygodniu, że też musieliśmy trafić na takich właścicieli. Niestety, zabawki nie mogą sobie wybrać właścicieli. To dzieci wybierają nas. Ależ oni piękni. Nie to, co my. Widzieliście latawiec tej lalki? Zawsze o takim marzyłam. A strój tego psa. Tylko spójrzcie, to musi być jakiś znany tropiciel. No, a ten wilk to pewnie świetny strzelec. Patrzcie, jaki ma łuk. Nie to, co mój. Z byle patyka i sznurka. O, nie przesadzajcie, to, że mają świetne stroje i błyskotki, nie znaczy, że są od nas lepsi. Nie? Jasne, że nie. Zresztą sami możecie się o tym przekonać. Zorganizujmy zawody. My kontra oni. O, my kontra oni? Myślicie, że się zgodzą? No pewnie. I tak muszą tu czekać na swoich właścicieli, a my mieliśmy się nimi zająć. No dalej. Wystarczy podejść i zapytać. Cześć, organizujemy z przyjaciółmi zawody. Macie ochotę się przyłączyć? Zawody? Brzmi nieźle. A jakie będą konkurencje? Na początek konkurs strzelecki. Odpowiada? Au! Co za pytanie! Strzelanie z łuku to moja specjalność. Zaczynajmy! Wygraliśmy! A kolec został królem strzelców. Hehe, przyznaję, poszło lepiej niż przypuszczałem. No i co? Jak widać, na niewiele zdał się wilkowi fantastyczny łuk, bo sam wilk okazał się marnym strzelcem. No fakt, ten łuk najzwyczajniej zawrócił mi w głowie. Przyznaję, miałaś rację. Liczy się to, co się potrafi, a nie to, co się ma. Zdrabko, a jaka będzie następna konkurencja? Konkurencja numer 2 to zadanie dla tropicieli. Czas, aby swoimi umiejętnościami wykazał się Łatek. Tropicieli? Ale ja nie mam szans z tym wspaniałym psem. Widzieliście jego strój? Na pewno jest najlepszym detektywem na świecie. Nie to, co ja. Nie pękaj, mały. Skoro mnie się udało, tobie też się uda. A o tym, czy jest taki wspaniały, na jakiego wygląda, przekonamy się już za chwilę. Ach, Łatku,
Byłeś wspaniały. Oto twój medal. Zasłużyłeś na zwycięstwo. No i co powiesz, kolego? Jesteś mistrzem. Nie do wiary. Jak widzisz, strój o niczym nie świadczy. Medal najlepszego tropiciela wisi na twojej szyi. Uwaga! Przygotujcie się do ostatniej konkurencji. Biegu z latawcem. Bieg z latawcem? Ależ zdrabko. Przecież nasz latawiec jest stary i brzydki. I cały w kolorowych łatach. Kolorowych? W takim razie zamieńmy się. Mam podziurki w nosie tego złota. Uwierzcie mi, to najnudniejszy kolor na świecie. Chętnie pobawię się czymś kolorowym. Weźcie mój złoty latawiec, a w zamian pozwólcie pobawić mi się waszym kolorowym. Zgoda? Bawiliśmy się świetnie. Szkoda, że już po nich wrócili. Dobrze, że w ogóle wrócili. Waszym przyjaciołom byłoby przykro, gdyby dzieci o nich zapomniały i zostawiły na zawsze w obcym miejscu. Racja, dziadku. Najważniejsze, że dzięki nim nauczyliśmy się czegoś ważnego. Że liczy się to, jaki jesteś wewnątrz, a nie to, co masz i jak wyglądasz. Moje mądre pluszaki. I jeszcze coś się liczy. Co? To, że się do kogoś należy. I że ten ktoś kocha cię zawsze, tak jak dziadek nas. Bez względu na wszystko. To prawda, dziadku. Dzieci powinny brać z ciebie przykład. Bo przy tobie każda zabawka czuje się wyjątkowa. Nawet stary połatany latawiec.